Siemano, ninja z tej strony. Ja tu taki temacik na temat młodego ninja. Jak wiecie, on startował dla Naturali. Zajął tam drugie miejsce, wicemistrz Polski w naturalnej kulturystyce. No i teraz widzę tam komentarze niektórych fachowców. Jak ktoś mówi, że chciałby taką serwetkę zbudować naturalnie, a niektórzy tam piszą, że się nie da, że to jest niemożliwe, że ci tam wszyscy biorą, że potem się czyszczą przed zawodami, żeby nie, na testach nie wyszło. Tak to nie działa. Tam było mnóstwo zawodników, nie wiem dokładnie ilu, ale myślę, że około 200 ich było. Nikt nie był jakiś ogromny, wielki, ale prezentowali naprawdę mega świetne sylwetki, więc nie można im zabrać tej pracy. Wystarczy dieta odpowiednia, suplementy, no i trening, nie? Im bardziej zapierdzielasz, tym masz efekty. Wiadomo, nie zrobisz takiej sylwetki w krótkim czasie, potrzebujesz na to trochę czasu, ale jest to do zrobienia. Więc dlaczego odbieracie nadzieję młodszym, którzy próbują cokolwiek zrobić? Moje zdanie jest takie, żebyście się nie poddawali, po prostu róbcie. Miejcie na tym punkcie obsesję, dążcie do celu, trenujcie, dbajcie o to, co jecie. Na treningach przykładajcie się naprawdę mega. Wtedy będą efekty. Nie dajcie sobie podcinać skrzydeł, nie dajcie sobie wmówić, że czegoś się nie da, bo to jest wszystko bez sensu. Po co ten cały sport jest? To, że ktoś bierze, to niech sobie bierze, ale są tacy, co nie biorą i osiągają naprawdę mega rezultaty. A na tych zawodach u młodego ninja było tak, że robili nie tylko testy i wiarograf na wykrywacz kłamstw też mieli robione, więc to nie jest tak, że sobie mogłeś brać i potem czyścić. A zresztą wiecie, że młody nie tylko robił testy tam na zawodach, czy po zawodach, czy przed nawet, ale robił też kilka razy testy wcześniej i jeździli do niego z partyzanta i udowadniał wam, że nie był na cyklu ani niczym. I przed zawodami, rok czy dwa, też testy miał robione. I wszystko było si. Więc takie podcinanie skrzydeł ludziom, którzy na przykład zaczynają i biorą przykład z takich jak młody ninja, bo chcieliby też naturalnie taką sylwetkę zbudować, to nie podcinajcie skrzydeł, bo to naprawdę, to jest nie dość, że to jest nieeleganckie, niesportowe, to jest chamskie, nie? Bo trzeba dać wiarę tym młodszym. Bo to, że komuś się nie udało, to nie znaczy, że młodszym się nie uda. My, starsi, co trenujemy, ja na przykład trenuję ponad 25 lat i popełniałem w życiu wiele błędów treningu. Ale na tych błędach młodzi mogą się nauczyć, tak? Tak jak mój brat się nauczył na moich błędach, nie popełniał tych błędów i robił wszystko dobrze i jest jak jest. Więc nie podcinajcie skrzydeł młodszym, którzy chcą iść w tą stronę naturalną, bo mówiąc im, że się czegoś nie da, albo że na zawodach dla naturali tam byli na dopingu, albo że zbudowali takie sylwetki na dopingu, no kurde, to jest chamstwo, naprawdę bezczelne chamstwo, nie? To, że wam się nie udaje, albo że wy jesteście leniwi, albo że po prostu zaczynacie trenować, to tylko w koksy wierzycie, to nie podcinajcie innym skrzydeł, którzy naprawdę mają ambicje na to, żeby gdzieś tam wystartować w takich zawodach i przygotować się i tyle. Więc młodzi, pamiętajcie, nie poddawajcie się, jeżeli chcecie zdrowo i naturalnie trenować, to trenujcie i wszystko jest do zrobienia. Tylko wszystko zależy od was, ile pracy włożycie w to, ile poświęcicie czasu, ile wyrzeczeń, wszystko zależy od was. Pamiętajcie, wszystko jest do zrobienia. Wiadomo, nie wyobrażajcie sobie jakichś tam mega wielkich sylwetek, mega wielkiej siły, ale takie sylwetki naprawdę estetyczne, ładne, mega docięte, idzie zrobić na normalnych suplementach i na normalnym jedzeniu. Więc nie poddajcie się, róbcie swoje, a z czasem będą wyniki. Pozdrawiam, miłego dnia życzę i z farcikiem. Pamiętajcie, wszystko zależy od was.